Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Oliś i dzisiaj witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Farminga 25. Tak, jest to nowy Farming, nowa seria. Ja widzicie tutaj dziadka. Czyli nowa, kontynuacja bardziej serii z 19. Serii od dorobka do dorobka, nie? Tej z oryginalnej mapy. Będzie to seria z głosem. Ze względu na to, że tutaj, no ta seria jednak będzie się dosyć sporo działo, gramy to na łatwym poziomie. No więc te odcinki będą tam będzie po 20 minut, po pół godziny. Będą na troszeczkę w innej formie niż były wcześniej. Zobaczycie zresztą sami, co wam będę zdradzał. Zobaczycie, czy wam się podoba. Więc co, bez żadnego przedłużania. Zobaczymy sobie gospodarstwo, ja widzicie na koncie. Jest ono troszeczkę inne niż oryginalnie. Troszeczkę bym sobie tutaj te maszynki poceniał, bo mi się nie podobały. Moim zdaniem były trochę za duże. Rozumiem, że mniej więcej pokupował to co tam mniej więcej trzeba. A do reszty sobie podokupiamy jednak, bo jeszcze daleko do tego, czego to trzeba. Może z połowy jest tego gdzieś, co trzeba, nie? Więc mamy tak. Takiego dojczyka. Nie nawet ten dojcz ma koni, ale chyba coś koło setki. Challengera, tego co jest oryginalnie w sumie, opryskiwał taki siewnik. No, wszystko co najmniejsze praktycznie po burze to kupiłem, nie? Bo niestety, ale z małych maszyn w tej grze jest ubogo. Kombaj, no, tego awionika żeśmy kupili, no nie ma nic takiego mniejszego. Tak szczerze liczyłem, że kupimy sobie coś z kosa, na przykład 4 metry, nie? Takiego na przykład, albo na... wiem, że Bizona nie ma, bo już Bizona 19 nie ma, ale. Jakiegoś Newholanda, czy jakiegoś Rosselmasha, coś w tym stylu. Coś taką właśnie z kosą, no ale niestety nie ma. Tu kosa jest chyba 6 i 3. No dosyć spory kombajn, nie, jakby nie było. Od razu Bredala kupiłem. No. To tutaj mamy te trzy pola. No i te zagrody mamy to co było, tak? Tutaj mamy te trzy pola, tu mamy pszeniczkę. Od razu z rozbioru, także dzisiaj sobie bierzemy, wymaga czego? Wymaga wapnowania, także od razu już mamy rozsiewacz, więc już od razu sobie może wapno posiejemy. Składa się dobrze. Po prostu sobie kosimy te dwa pola. I tyle, nie? Mamy presę na promocjach, także możemy w sumie oblecieć, póki na mnie jej nie łapną, nie? Możemy w sumie oblecieć i kupić sobie to presę, nie? Także fajnie się składa, bo widzę presa mała, można powiedzieć. Nie wiem ile to presa, ale nie jest to na pewno jakaś duża presa. A podobno mi się jest taka, tylko bo na pod zaczęcie jest moim zdaniem fajna. Także... coś. Nie wyłącza się interfejsu. Oblećmy się challengerem. Zwiedzimy sobie swoją mapę, bo ja tutaj tylko, że podwoziłem te maszynki. Nie wiem, OBS-a ustawimy jeszcze w przyszłości po prostu. Się na następne odcinki, bo nie wiem jak chodzi o OBS pod tą 25. Ale wydaje mi się, że dosyć git, jak widziałem na podglądzie. Jaki jest ogólnie plan na tą serię? Plan jest taki, że troszeczkę zmienić format nagrywania właśnie tego z 22, o 22 troszeczkę inaczej wyglądały te odcinki. Tutaj chciałbym troszeczkę 22. W sensie timelapsy były spoko, tylko odcinki właśnie z głosem były niezbyt, bo wychodziły one po prostu zbyt długie, nie? Zbyt monotonne. Za dużo było po prostu miksu moim zdaniem w 22, a nie wiem czy takie miksy są dość spoko. Może zróbmy sobie na przykład tak, żeby robić jakoś typowe prace na odcinku, nie? Też byłoby moim zdaniem całkiem spoko, nie?
Denerwuje mnie to, wiecie co, że w 22 jak był tempomat, nie? To jak się trzymało na przykład W, nie? To można było. To, i klikło się 3, to wtedy tempomat się włączał. A niestety w naszej 25 niestety tak nie ma. Dobra, tutaj jest ten. Dobra, więc od razu sobie tak zróbmy, że po prostu sobie to kupmy, tak? O, nie wiem co tam, może... Czemu one się różnią? Na dźwigacach niczym? No, może ładniejsza jest ta, co? No. Na takich szerszych sobie weźmy. Siatka w końcu, bo jest standardowa siatka, mnie to wchodziło. Możemy standardową siatkę, tak? O, dobra. Od razu kupmy sobie siatkę do wali, bo chyba coś takiego jest w tym farmingu. Ogólnie wiem, że te pierwsze odcinki mogą być troszeczkę monotonne, za co was od razu przepraszam, bo nie jestem po prostu ogarnięty w tej grze, nie? Że jak się ogarnę po prostu, no zajmie to pewnie troszkę, dzisiaj na pewno będzie live'ik, więc sobie pogramy i troszeczkę ogarniemy, więc może. O, już chciałem wyjść i podczepić, ale... O, co to, pociągujesz? No, okej. Okay. Aha, dobra, jedźmy i ponaprawiajmy sobie te maszynki, bo widzę, że one są coś popsute. Nie wiem, gdzie jest tutaj warsztat. Zawsze warsztat był koło sklepu, nie? A tutaj jest to troszeczkę inaczej coś zrobione. Mini pociąg. Ten maszyn. Magazyn. A ale gdzie jest? Gdzie można naprawić sprzęt? Ja bym trzeba było coś naprawić. Cześć, no. Ale gdzie jest... Słuchajcie... Patrz to. Chyba, że można naprawić koło sklepu, tak? Kiedyś, ale chyba nie. Bo nie widzę tutaj tej ikony. O, tu można. Dobra, dobra, dobra. Tutaj muszę. Dobra, już wszystko widzę. O, te ikony zrobili. Dobra, fajnie. Napraw. Napraw. Ogólnie na początku, bo ja kupiłem sobie kolekcjonerską wersję właśnie farminga, nie? I po wejściu do gry, jak odpaliłem i czytałem grę, to wszystko było takie bardziej po prostu ściągnięte 19, te ikony, to wszystko takie po prostu przekopiowane, nie? Tak na pierwszych trailerach w sumie 22 było takie. Na pierwszych właściwie screenach było takie właśnie niebieskie, nie? Ta już 22 dokładnie, nie? To samo było skopiowane. Ale po broniu aktualizacji jest wszystko jak najbardziej super, tak? Także jest fajnie. Takiej presy, powiem wam, nigdy nie miałem. Więc zobaczymy. Jak będzie się tym pracowało? Kurde, że mam 10 minut odcinka, także działajmy coś, bo trzeba było coś zrobić. No, poustawiam sobie ustawienia. Ogólnie chciałem
Jak najszybciej dla was ten odcinek nagrać. Jak inno wróciłem do domu. Pierwszy wypadek. Nie trzeba długo czekać. Chciałem na pociąg zobaczyć. Ale dobra. Wracając do tematu. Dobra, Challengera sobie zostawmy tutaj na przykład. Dobra. Spoko jest ta druga kamera, ale ja jakoś za ten jeszcze panem wolę sobie ustawić. Jeszcze osobową, tak? Wykośmy sobie te pola i... Może rozłóżmy się o tutaj na przykład. No, musicie mi to wybaczyć, po prostu jestem nauczony do 22 i odczepiania po prostu tego, nie? Wykośćmy sobie może na GPS-ie, tak żeby potestować nową technologię, co wy na o tym sądzicie? Nie tak. Ej, czekajcie. Jak włączyć GPS? Jak włączyć GPS? Czekajcie, bo ja nie wiem. Czekajcie, pauza w nagrywaniu i po prostu ja ogarnę to. Do wiosolki na chwilkę cięcia, jednak otwiera się to za pomocą przytrzymania klawisza. Jednak to pisze w tych klawiszy logii, jednak taki gigaczad jak ja oczywiście nie używa klawiszy logii i się gubi, tak? Dobra. Tak, i uprzedniaków. Muszę się tego nauczyć, wiecie? Damy sobie tutaj, bo my będziemy kosić na jakiś zjeb. Kąt przejazdu. Co to jest to kąt przejazdu? A to nie wiem nawet. Odstęp. Świata i zmienia jazdu. Co to takie proste jest? Ale jak załączyć to to? Dobra, już widzę, że ogarnąłem. Sorki, że się robię tyle cięć i się gubię, ale... Aha, to się kawy szrodził na długo. Dobra, jestem już. O. Dobra. Ej, ej, ale na słomach co? Kasie mi co potrafi ten kombajn. O kurczę. Całkiem to spoko wygląda. Nie wiem, myślę, że takie 10 można sobie jeździć tym kombajnem, bo to już jest taki większy kombajn troszeczkę. To nie jest bizon. Ale wygląda to całkiem moim zdaniem fajnie. Opuśćmy sobie header po troszeczkę tu. O, dajmy sobie tak na przykład, nie? No, powiem wam, że zaskakująco fajnie to działa, 22. Fajnie. Tylko troszeczkę muszę sobie to albo się tego po prostu przyzwyczaić, albo sobie troszeczkę pozmieniać. Fajnie, że nie robi się wszystko z automatu, tylko
czaszkę, żeby pokosłamy się w równo. A, dobra, jestem nauczony do 22, nie? Że... Ale... Co jest? To się chyba pokiczkałem, tak? Aha, no pokiczkałem coś, dobra. Myślałem, że coś się spierdoliło, ale to niestety ja spierdoliłem coś. No tutaj to tak jak zawsze, ale nie wiem czemu to przypomina mi, że jakby to była kukurydza. Ale no dobra, mniejsza z tym. A za header coś tutaj łapie. Muszę się troszeczkę do skrzyni nauczyć, bo tutaj delikatnie to inaczej działa. W tym systemie jak ja grałem. O, tutaj jest to, dobra. O, dobra. Vitesse. Nie, no całkiem fajnie to wygląda. Szkoda tylko, że te pola są tutaj takie proste, a nie są, nie ma jakichś górek i pagórków, bo wygląda to troszeczkę komicznie. No ale... No... Nie przesadzajmy. Ja się wszystkiego. Chociaż tam jest taki pagórek, także no w sumie za gospą, no te pola są tutaj troszeczkę ubogie. Ta mapa nie wiem czemu przypomina mi trochę mapę Rowerport. Riverport, Rowerport, jak to chce, tak to mówi. Jak wygląda ten. Moim zdaniem to te ujęcenia wyglądają troszeczkę średnio, ale ja wiem, że dużo osób będzie tym podjarana na pewno i mnie teraz zjebie w komentarzach, ale moim zdaniem to wygląda troszeczkę przesadnie, no bo jednak ta słoma fajnie wygląda jak stara słomy, bo wygląda ona po prostu bardziej tak realnie niż taka kupa piachu, natomiast nie podoba mi się taki typowe ujęcenie w protektor, bo to wygląda jakby... Chociaż no ten kombajn jest troszeczkę za mały, żeby takie coś zrobił, nie? Ja wiem, że aby tu przejechał jakiś, nie wiem, buldożer, no to takie coś może i by zrobił, ale... Ten kombajn, no to jednak to nie ten kombajn nie waży jednak tyle, żeby takie coś zrobił, nie? Natomiast jak to uważa, nie? Ej, bo ja nie wjechałem w ten, GPS-a. Troszeczkę, no to ja wam mówię, nie? Musicie mi to po prostu wybaczyć, bo... Cały czas klikam Ctrl, tak? To było w 22, tak? No, powiem wam tak, na pewno te fajnie wygląda to gniecenie, natomiast dobra, to oczywiście też wykosimy. Dobra, lux. Właśnie minut odcinka już mamy, także... Ha, dobra. Dobra. Dobra, ja się muszę tym troszeczkę... I to każdy w sumie... Każdy grał... No w sumie każdy musi się troszeczkę odnaleźć w tym farmingu, tak? 22 w sumie się tak nie musiałem odnajdywać, bo 22 miała bardzo podobną mechanikę do 19. Natomiast, no jednak zawsze coś i... a tutaj jeszcze więcej. Nie no, wygląda spoko, podoba mi się na pewno jak ten kombaj skacze po tych pokosach, to mi się na pewno bardzo, ale to bardzo podoba. O, tutaj cyk. Podoba mi się także animacja
wciągania, chociaż ona mogłaby troszeczkę jeszcze bardziej być opracowana, ale no powiedzmy, że jest dobrze. Powiedzmy, że jest dobrze, tak? Jeszcze do czego bym się przypierdolił, to do tego, że... No dobra, może nie przypierdolił, tylko bardziej bym chciał, żeby motowidło po prostu coś robiło w tym headerze, bo w tym momencie, no i w momentach od każdego farminga motowidło nie robi. Chociaż tutaj powiedzmy, że coś to motowidło robi w porównaniu do tego, co było w poprzednich farmingach, tak? Ja bym powiedział. Chociaż w 22 jeszcze też to w miarę wyglądało, natomiast w 19 to motowidło nie robiło kompletnie nic, nie? Fajnie byłoby, jakby to motowidło na przykład rzeczywiście ciągało, chociaż no to praktycznie coś to coś to. No powiedzmy, że w miarę to jest, nie? No ale jednak no chciałbym, żeby to było lepiej zrobione, nie? Fajnie sobie kombaj, podoba mi się, na pewno. Pierwsze miniaturki będziecie mieć z interfejsem, bo nie mam modułu jeszcze na wyłączenie go. A konsola mi coś w tym farmingu nie działa. Nie wiem dlaczego, ale coś to nie chodzi tak, jakbym chciał. Dobra. Nie wiem dlaczego, ja bym dał radę, to bym dał to zaktywował linię przyjazdu na WI Control, nie? Tak, to było 19, 20, 22. Nie wiem dlaczego, co czas mi przychodzi na jeden język 19. Jakoś nie wiem, nie podchodzi mi po to pod głowę, że jakby farmingiem przeszłym jest 22. Natomiast no, troszeczkę się trzeba przyzwyczaić, tak? Co powiedzieć dalej? 22 będzie dalej kontynuowana. Chociaż nie będzie jakoś bardzo. To będzie. No, bardzo. No, nie wiem, może nie wiem, jak będzie z live'ami z tego farminga. Natomiast będą te. Będą odcinki w postaci timelapsów. No i tam na live'ach coś tam sobie pewnie pogramy, tak? Czasami. Na pewno więcej live'ów będzie z tego oto farminga. Pięknego lub niepięknego. Jak tam kto uważa, tak. A i na razie mi się podoba. Całkiem dobre wrażenia z gry. A jakie mamy też promocje? Całkiem fajne wrażenia na razie z gry odnoszę. A w sumie tak możemy się debilnie wysypać. Albo w sumie nie, bo miniaturkę żem coś miał też. No dobra. Weźmiemy sobie naszego dojczyka. Ten tur się też czeka wolno, bo podnosi tej 22. Ciepiąca. Gdzie mamy w ogóle przyczepę? A, chyba w takim garażu, nie? Dojczyk jest szybki, także... mi się to no, naprawdę bardzo podoba. Tu mamy drugi wjazd na gospodarstwo. Widzę jakiś to, tam jest skup. Nie wiem co to jest w ogóle. Dwa skup. Co możemy jej sprawdzić? Możemy tak iść, możemy tak iść. Chyba jakiś skup, nie? Przecież nie ma tego. Przecież no, w sumie na mapie to można sprawdzić, tak? Idziemy z tym mapu.
Tak, znaczy skup koło domu jest, jak najbardziej mnie to satysfakcjonuje. A to jest moje czy nie moje? A myślałem, że przez chwilę myślałem, że jakaś ta produkcyjna jest ta. Ej, ale mamy tę produkcję. To chyba nie nasze, nie? Nie. Aha, to są wszystkie dostępne na mapie, tak? A to nie, nie, tak to nie. Dobra, dobra. Ale widzę, że kurnik mamy chyba. Co to jest? To jest kurnik, widzowie? Wiecie co, ja troszkę, że się troszeczkę gubię w tej grze, ale po prostu nie, nie ten. Ale chyba można kupić. Nie wiem, czy tu można kupić kury. A to jest nasze w ogóle? Troszeczkę się gubię w tej grze póki co, bo niestety nasza. Nie nagrano w tą grę. Nie się tego otworzyć. To co o tym chodzi tutaj? Czekajcie, jak to się teraz rusza kamerą. Aj, bo dobra, bo ja będę tutaj go rzeźbił. A jak tu się w ogóle chodzi? A ja nie umiem w ogóle to. Ej, ale ja nie umiem w ogóle tym, nie da się tu w ogóle sterować. Jak tu się steruje w ogóle? Dobra, mniejsza z tym. Nie da się w ogóle, ale nie ogarniam tego terenu, tego. Kurwa. Lipa jest taka, że jak wysypiemy to wszystko, to będziemy mieli zbiornik full, znaczy przyczepę full. No praktycznie, jakbyśmy wszystko wysypali, to byłaby full, nie? Także tak to wygląda, nie? Właśnie to jest moim zdaniem lipa z przyczepami, że takie na przykład taka przyczepka, bo to jest dla niego takiego kombajnu, nie? Podstawowej, no i to jest tak zrobione, no ale. Niestety, no co zrobić? Tutaj powinniśmy zaczynać od troszeczkę mniejszego kombajnu, no ale nie ma takiej szansy, no to nie zaczniemy, no bo co zrobić? Mniejszych pól, bo to pole też widzę, że tutaj jest kawałek tego pola, jest. Nie widzowie, ale
Nie wiem, czy nie zrobimy sobie tak, że To zboże sobie zostawimy, co tutaj weźmiemy i nie postawimy sobie jakiegoś kurnika na przykład, nie? trzeba było coś ogarnąć, tak szczerze, jakie zwierzątka na początek. Zawsze tak się w sumie robiło, że się kurnik stawiało i... Pieniążki leciały, nie? Bo jednak sprzedanie tam tych... Nie wiem, ile to będzie. 15 ton pszenicy, to... Za wiele to my tutaj nie zarobimy, nie? Co mi się tu też mega podoba, to podoba mi się siedlisko mi się tutaj podoba też. Co na tym siedlisku widać ziemia. Nie dopierdalajcie się do niego, bo widzę też, że jest bardzo nisko ścięte to siedlisko. I przez to też tak tę ziemię widać. Jak na nisko ścięte siedlisko, moim zdaniem jest git. Słoma mi się podoba, chociaż bardziej mi się podobała ta słoma, co kto pamięta, 15 była, bardziej mi się podobała, bo była taka bardziej słoma. Tutaj na z góry wygląda to bardziej jak piasek, natomiast jak przypatrzy się, no to rzeczywiście wygląda to jak słoma, nie? A nie jak piasek. Co do tekstury pszenicy, to powiedziałbym, że jest w miarę git. Nie przypierdalałbym się do niej. Powiedziałbym, że jest w miarę git, nie? Mogła być zawsze lepsza. Natomiast no, wygląda całkiem w porządku, nie? Wychodzi na koniec, tak? Taki danie to pole wychodzi pod ten header? No nie ma szans. Coś tu chyba braknie. Hodowlę krów, tak szczerze, zostawiłbym co na następny. W tym sezonie poszedłem sobie po prostu w kurki, a w następnym sezonie zasiadłem łąkę co dla tych krów i wtedy zaczął się z nimi bawić, tak? Bo na razie te zwierzątka, tak, mamy trzy krówki, angusy, no już są stare. I no i one sobie tylko pojadają. Nie mają wody, także trzeba byłoby im kupić to te. Ale jak one będą produkowały mleko, to gdzie to mleko będzie? Nie wiem. Może tam gdzieś będzie. No dobra, półko wykoszona. No dosyć, powiem, że dosyć mi się podoba ta gra, nie? Swojej pracy, no jeszcze mojej pracy nie są, ale no powiedzmy, że są planami, tak? No dalej mi się nie podoba to, że jakaś, co widzieliście chwilę temu za burdą, by wychodziła jakaś niewidziana tekstura, to mi się nie podoba. To jest taki błąd odwieczny. Nie wiem, czy jego się nie da usunąć, czy to tak ma być, no ale
uznajmy, że nie da się go usunąć. Do budowania. Nie umiem budować, bo nie wiem jak to się... Nie umiem po prostu ruszać myszką, bo to się... W poprzedniej formie robiło się to, więc on powiesza Q i E, a tutaj... B, klawisz niszczenia, tak? Potrzebowałbym kurnik dla kur. Nie wiem jak w ogóle poruszać się tutaj, nie? Dobra, weźmy sobie tak budynki. Aha, dobra, usłyszę. Kury. Coś takiego może? 160 kur na 20, 20. Troszeczkę mało na 20. Chciałbym coś od razu większego. Także możemy sobie to moim zdaniem. To koniec moja. A ten, a ten. Tak szczerze to... Gdzie on to postawił, bo nie wiem jak się chodzi po prostu w tej grze. Tutaj mamy, widzę, ul. A gdzie jest klawisz? Czekaj, klawisz niszczenia, tak? To jest mała szopa. Tutaj sobie no uznaję, że możemy sobie gdzieś indziej dać to. Tutaj te drzewa by trzeba wyciąć po prostu i dobra, teraz powróćmy sobie do tych kur. No dobra, musi to być tak, inaczej być nie może. No dobra, nie będzie tak. Jak to wyszło? Dajcie mi przejechać się traktorkiem. Nie ma tutaj trochę modu i niestety gra się wszystko dużo gorzej. Nie ma tu moda na pewno na bieganie, nie ma moda na wyłączenie hudów, nie ma moda na... Są tylko mody, tylko te oficjalne tam parę.
Jak wygląda deformacja terenu? O. Spodobało mi się jak od tych. Ano moim zdaniem wygląda bardzo, bardzo fajnie. Jest wniecenie, jest. Nie wygląda to jakoś nie wiadomo jak kosmicznie, ale wygląda to moim zdaniem całkiem, całkiem spoko. Nie przywierdalał się do tego, nie? No, nawet całkiem spoko miejsce na ten górnik. Kupmy sobie z dwa kogutki na przykład. Dwa kupmy, o, elegancko. I kupmy sobie... Ono na przykład takie małe, niech to się nie 250. Kupmy sobie na przykład 20. O. Niech to się na spokojnie rozwija. O, szkoda, troszeczkę szkoda, że jest to nie jest to. To troszeczkę zjewali moim zdaniem, że nie jest to tutaj, tylko trzeba to osobno. Ale no do przyzwyczajenia, tak? 8 ton, także resztę trzeba do silosu sypać. A to już muszę z kombajna po prostu. Gdzie nawet tę przyczepkę może dajmy tutaj, tam. Dawno nie zaczynałem w ogóle z jednościową przyczepką, zawsze wszystko tylko dwa osie szło. No z tym farmingą tak mnie coś podkusiło zostawić jednak tam. Czyli widzę, za chwilę godzinę zrobimy z tego odcinka. Całkiem podoba mi się ten kombajn. Dlatego kupiłem. Był tutaj na startowo, był ten, jak on się nazywa, słuchajcie, był... Kurczę, jak on się nazywa? Masaferry Luson. Ale nie spodobał mi się on. Moim zdaniem wyglądał tak szczerze tragicznie. Ale z każdym ma swoje zdanie, tak? Moim zdaniem wyglądał on po prostu tragicznie. Mi silnika na pewno mi się podoba. O, wtedy guszone, fajnie to. Całkiem mi się to podoba. Wow. O. Tutaj tak całkiem moim zdaniem fajne miejsce na kombajn. Nie wiem, jak wam mi się naprawdę podoba. To jest zdrowia. Także w tym odcinku to było na tyle. Myślę, że wam się ten odcinek spodobał. Wy się oczekujcie jutro odcinka kolejnego na kanale.
Trzymajcie się i do zobaczenia właśnie jutro. Piona.